Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a dzisiaj ze mną będą te oto słuchaweczki OnePlus Nordy Buds 2, czyli słuchaweczki, które dostałem razem do testów z OnePlusem Nordem 3 CE Lite 5G. Długa nazwa, za każdym razem będę to powtarzał. I to są słuchaweczki, które dostałem razem z nimi. Jak widzicie już po opakowaniach, ta sama seria od Norda już tutaj. To jest fajny element akurat, że te opakowania wyglądają podobnie, bo wiadomo, że to są od razu przeznaczone do tego telefonu, powiedzmy, podobna półka cenowa, czyli to są średniaki. I już na pierwszy rzut oka te słuchaweczki mi się nie podobają. O, zacznijmy od minusów. Słuchaweczki mi się nie podobają, są dość masywne, mimo że to są oczywiście małe słuchaweczki, to przez ten element wyglądają dość masywnie, nie są takie, wiecie, takimi pchełkami, które giną trochę w uszach i nie widać, tylko te są dość masywnymi słuchaweczkami. No, może się komuś to spodobać, bo są po prostu inne od większości słuchawek, mi nie do końca przypadły do gustu, ale muszę przyznać, że też je testowałem oczywiście, ale nie tylko, o czym zaraz. Są dość wygodne, jak się je włoży do ucha, to leżą bardzo pewnie. Machałem trochę głową, może nie biegałem, bo się tam, wiecie, szanuję się i nie będę biegał, ale machałem trochę głową, chodziłem w nich i nie wypadały, nie gubiły mi się, więc to jest ich zdecydowany plus. Wspomniałem, że nie tylko ja testowałem te słuchawki, bo jak wiecie, ja nie jestem fanem małych słuchawek. Ja myślałem nawet ostatnio, czy nie kupić takich słuchawek, ale po dłuższym przemyśleniu i testach stwierdziłem, że nie, bo bym szału dostał sprawdzając, czy ich nie zgubiłem co 5 minut, więc wolę duże słuchawki i przy tych słuchawkach dużych jednak zostanę, ale stwierdziłem, że moja żona używa takich słuchawek, więc niech sobie potestuje te słuchawki i na wyprawie, wyjeździe do Warszawy właśnie ona je testowała. Też potwierdziła, że słuchawki nie wypadają, przy odpowiednim założeniu nie wypadają, zresztą dźwięk jest nieprzekłamany. Bardzo czułe te przyciski, tutaj o tych przyciskach zaraz też powiem, ale że bardzo czułe są te przyciski i zdarzało jej się często, że przy wyjmowaniu słuchawek naciskała niechcący przycisk, co przeważnie zmieniało jej utwór albo pauzowało muzykę, bo to też możecie sobie poustawiać. Ogólnie muzyka jest spoko, to są słuchawki, które też stawiają troszkę na ten bas. Nie jestem specjalistą od muzyki, więc nie będę tam mówił, że o Jezu, wyższe tony, srony, nony, czy coś tam, bo się nie znam, przyznam uczciwie. Ale muzyka jest na tyle przyjemna, że nie boli, nie rani moich uszu, tylko można sobie puścić, posłuchać tej muzyki i jest naprawdę bardzo fajnie. Plus można sobie poustawiać w aplikacji, już ją Wam znajduję, w aplikacji Hey Melody. Możecie sobie poustawiać wiele rzeczy, możecie sobie pozmieniać, możecie sobie funkcje słuchawek poustawiać i są bardzo fajne, pokazuje procent, możecie włączyć, wyłączyć ANC, które działa naprawdę bardzo fajnie jak na takie małe słuchaweczki, bo mam tutaj klimator, który mi szumi i bardzo fajnie go wyciszyły te słuchawki, możecie sobie poustawiać różne rozwiązania, możecie więcej basu dodać, to też jest jakby spoko. Bardzo spoko jest to, że możecie poustawiać sobie, co te słuchawki mają robić, gdy się naciśnie ten przycisk. Ja mam standardowo, czyli jak raz kliknę, to jest pauza albo odtwarzanie, dwa razy dalej, trzykrotnie wstecz. To jest bardzo spoko. Jak się przytrzyma dłużej, to się zmienia ten tryb eliminacji hałasu. Można też ich poszukać, jakbyście ich zgubili. No, bardzo przydatna funkcja. Ogólnie wygląda ta aplikacja bardzo przyjemnie, więc to też jest jakby no plus, że to łatwo można sobie posterować. Jeśli chodzi o baterię, jest tu dobrych kilka godzin, procent zapewnia, że to jest 5 godzin. Nie powiem Wam, czy na pewno, ale dobrych kilka godzin one bez ładowania sobie dały radę. Plus to pudełeczko, to etui zwiększa o całe 27 godzin tą wydajność baterii, więc to jest bardzo fajny czas jak na te słuchawki, na takie małe słuchawki. I najważniejsze, ile? 349 zł za te małe pchełki, za te małe słuchaweczki. Czy to jest dobra cena? Nie siedzę w tych słuchawkach, więc ciężko jest mi stwierdzić, czy to jest cena, która jest adekwatna, ale jak na szybko rzuciłem okiem, to jest cena, która wydaje się całkiem atrakcyjną ceną, całkiem sensowną ceną za ten sprzęt. Nie testowałem wielu konkurentów, więc też nie mogę powiedzieć, czy te słuchawki grają dobrze na ich tle, czy to są jednak takie średniaki, czy może są słabe. Nie wiem, wydaje mi się, że jest całkiem ok, jak za 3,5 stówki.
I tak naprawdę ciężko mi coś o nich więcej powiedzieć. Mnie do siebie nie przekonały na tyle, żeby kupić, a i dlatego, że nawet słuchawki dwu, trzykrotnie droższe mnie do siebie nie przekonywały i raczej nigdy takich słuchawek nie będę chciał mieć. Ale jak pytałem żony, czy by chciała takie słuchawki, to powiedziała, że dla niej są spoko i ona by była zadowolona. Więc moim zdaniem, bo jak ktoś używa takich słuchawek i chce wydać jakieś 3-4 stówki, warto pomyśleć nad Batsami 2 od OnePlusa. Pozdro.